Witam serdecznie Państwa na spotkaniu edukacyjnym w zakresie promocji zdrowia, zorganizowanym z inicjatywy prezydenta miasta Inowrocławia, pana Ryszarda Brejzy, we współpracy z Biblioteką Miejską w Inowrocławiu. Nazywam się Marta Stosik, jestem dietetykiem, prowadzę poradnię dietetyczną Szlachetne Zdrowie w Inowrocławiu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odporności, mianowicie o tym, jak dieta wpływa na odporność i co jeść, aby wzmocnić odporność naszego organizmu. Powiem na wstępie Państwu o kilku czynnikach, które wpływają na naszą odporność, ale myślę, że zaczniemy od najważniejszej rzeczy. Przede wszystkim naszą odporność kształtujemy przez całe swoje życie. To znaczy nie ma magicznej metody, która sprawi, że będziemy bardziej odporni. Musimy przez całe swoje życie dbać o to, aby wspierać naszą odporność. I teraz powiem o kilku czynnikach, które wpływają na odporność niezależnych od diety, ale wszystkie te czynniki są czynnikami modyfikowalnymi, czyli my mamy na nie wpływ i możemy je zmienić. I pierwszym z tych czynników jest sen. Ale tutaj nie chodzi tylko o ilość snu, ale również o jakość snu. Zalecana ilość snu to jest 7 do 8 godzin w ciągu doby. Chodzi o sen nieprzerwany, tak? A dlaczego? Ponieważ nasz organizm regeneruje się po prostu podczas snu. Co pogarsza jakość snu? Alkohol. Może lepiej śpimy, ale niestety jakość snu jest gorsza. I kolejna rzecz to światło niebieskie. Powinniśmy unikać przed pójściem spać ekranów telewizorów, komputerów, telefonów. Niestety wiem, że w obecnych czasach jest to ciężkie, natomiast to będzie pogarszało jakość naszego snu. Kolejnym czynnikiem, o którym sobie powiemy, jest, myślę, że oczywista rzecz, ale warto o tym wspomnieć, higiena. Chodzi o to, że zawsze jeżeli wracamy do domu, ze sklepu, z pracy, ze szpitala, powinniśmy myć ręce. Myjemy ręce, dezynfekujemy ręce. Dlaczego? Ponieważ wirusy wnikają do naszego organizmu poprzez śluzówki, czyli powinniśmy unikać dotykania oczu, nosa, buzi brudnymi dłońmi, ponieważ niestety jesteśmy wtedy narażeni na wnikanie wirusów do naszego organizmu. Kolejnym tematem, który poruszę, jest suplementacja. I teraz bardzo dużo osób w okresie, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii, uznało, że warto suplementować witaminę C. I czy jest to zalecane? Otóż nie jest zalecana suplementacja witaminą C, dlatego że jest to jedna z witamin, którą bardzo łatwo jest pokryć z dietą. Czyli jeżeli będziemy spożywali produkty nieprzetworzone, będziemy jeść zdrowo, to nie musimy suplementować witaminy C. Jest oczywiście pewna grupa osób, która powinna suplementować witaminę C i są to na przykład sportowcy czy osoby, które mają bardzo intensywną fizycznie pracę. Natomiast przeciętna osoba nie musi suplementować witaminy C. Gdzie znajdziemy witaminę C? Głównym źródłem witaminy C w naszej diecie są warzywa i owoce oczywiście. Jeżeli chodzi o warzywa, to bogactwo witaminy C to są wszystkie zielone warzywa, ale zwłaszcza natka pietruszki, ona będzie również bogata w żelazo, także jest bardzo cennym składnikiem naszej diety. Również bogata w witaminę C jest papryka, jarmuż, brokuły, kalafior, także włączmy te warzywa do diety i zapewnimy sobie odpowiednią ilość witaminy C. Jeżeli chodzi o owoce, to tutaj okazuje się, że wcale nie cytrusy są najbogatsze w witaminę C, a owoce jagodowe. Niebawem już będzie sezon na owoce jagodowe, także polecam włączyć je do diety. Owoce jagodowe, czyli maliny, borówki, truskawki, jagody, porzeczki, dzika róża, aronia, są to produkty bogate w witaminę C. Oczywiście kiwi i cytrusy również zawierają witaminę C, natomiast w mniejszej ilości niż owoce jagodowe. Co natomiast powinniśmy suplementować? Witaminą, którą należy suplementować, jest witamina D3. W okresie od kwietnia do września powinniśmy suplementować witaminę D3. Profilaktyczna dawka zalecana to jest 2000 jednostek, ale oczywiście powinniśmy skonsultować dawkę ze swoim lekarzem czy z farmaceutą. I najlepiej, gdyby witamina była w formie leku, a nie suplementu diety.
I teraz dlaczego powinniśmy suplementować witaminę D? Witamina D chroni nasz organizm przed osteoporozą, chroni przed stanami zapalnymi, wpływa na regenerację potreningową, ale również będzie redukowała stany depresyjne. Kolejną bardzo ważną zasadą, o której wszyscy często bardzo mówią, ale jest niestety w niewystarczającym stopniu przez nas realizowana, jest picie wody. Dlaczego? Pijmy wodę, ponieważ woda wpływa na odporność naszego organizmu. Woda jest rozpuszczalnikiem substancji, pozwala na efektywne trawienie, wchłanianie, metabolizowanie. Większość witamin rozpuszczalna jest w wodzie, także jeżeli nie dostarczymy wody, to nie wchłoną się te witaminy, które spożywamy z żywnością. Woda również wpływa na, umożliwia nam przemianę materii, usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii, reguluje temperaturę ciała, ciśnienie krwi i wszystko to wpływa na poprawę naszej odporności. Niestety, jeżeli pijemy zbyt mało wody, możemy być rozdrażnieni, możemy odczuwać bóle głowy, i oczywiście możemy mieć mniejszą odporność. Codziennie tracimy około 2 litrów wody w ciągu dnia i aby zachować homeostazę naszego organizmu, tyle wody powinniśmy dostarczać w ciągu dnia. Pijemy wodę małymi łykami przez cały dzień. Kolejny bardzo ważny czynnik, który wpływa na odporność, to aktywność fizyczna. Wiem, że w obecnej sytuacji, gdzie mamy zamknięte siłownie, baseny i wszystkie inne formy, wszystkie inne miejsca, w których możemy uprawiać aktywność fizyczną, jest to trudne, natomiast rekomendacje są takie, że powinniśmy ćwiczyć codziennie. Dorosłe osoby powinny ćwiczyć 150 do 300 minut w ciągu tygodnia. Sportów, aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, bądź połowę tego czasu o intensywności dłużej. Dzieci 60 minut dziennie. Natomiast ja zawsze mówię, jeżeli nie lubicie ćwiczyć i nie chcecie chodzić na siłownię, nie chcecie biegać, wystarczą spacery. Zalecana ilość to jest 10 tysięcy kroków dziennie. I teraz moi podopieczni z reguły sygnalizują, iż dotychczas wykonywali około 1500, maksymalnie do 3000 kroków w ciągu dnia, więc nawet nie połowa zalecanej ilości. Aktywność fizyczna również redukuje stres, o tym zaraz więcej powiem. Natomiast bez aktywności fizycznej będzie nam ciężko wspierać odporność. Wiem, że niektórzy nie chcą teraz wychodzić z domu, oczywiście rozumiem to, natomiast ćwiczmy w domu, ćwiczmy na balkonie, ćwiczmy na działce, ćwiczmy w ogrodzie. Róbmy to, co lubimy, ale ruszajmy się. Kolejnym czynnikiem, o którym chciałabym powiedzieć, jest stres i napięcie emocjonalne. Niestety stres obniża naszą odporność. Starajmy się radzić sobie ze stresem w sposób, który będzie dla nas odpowiedni. Może to być aktywność fizyczna, mogą być to spacery, może to być dobra książka, herbata, yoga, medytacja, ale niestety zadbajmy o swoje zdrowie psychiczne. Jeżeli sobie nie radzimy, skorzystajmy z pomocy psychoterapii. Natomiast jest to czynnik, który niewątpliwie wywołuje niektóre choroby i również obniża naszą odporność. Teraz już przejdziemy troszeczkę bardziej do diety i powiem o tym, co jeść, aby wzmocnić odporność swojego organizmu i na jakie składniki zwrócić należy szczególną uwagę. Przede wszystkim pierwsza, najważniejsza rzecz, zadbajmy o swoje jelita. Odporność zaczyna się od jelit, dlatego że prawie 80% komórek układu odpornościowego naszego organizmu znajduje się w jelitach. Także jeżeli nie zadbamy o jelita, to nie dbamy o swój układ odpornościowy. Co możemy zrobić? Jeżeli chodzi o dietę, to powinniśmy dostarczać codziennie albo przynajmniej kilka razy w tygodniu do swojej diety produkty, które będą wspierały naszą mikroflorę jelitową. To znaczy naturalne probiotyki. Do nich należą kiszonki, kiszone ogórki, kiszona kapusta, możecie kisić wszystko, kiszona marchewka, kiszone rzodkiewki, kiszone kalafiory, ale również zakwas z buraków oraz fermentowane produkty mleczne, z tym, że zwracam szczególną uwagę, aby były one naturalne, bez cukru. Wszystkie niestety, znaczy większość na owocowych produktów mlecznych zawiera cukier, a niestety cukier jest pożywką dla naszych bakterii, także będzie działał przeciwnie. Więc wybierajmy naturalne produkty mleczne, fermentowane, czyli kefir, maślankę, jogurt.
to będzie wpływało na polepszenie naszej mikroflory jelitowej. Kolejną bardzo ważną kwestią, o której wielokrotnie wspominałam, zawsze o tym mówię swoim podopiecznym, ponieważ my niestety, ale spożywamy zbyt mało kwasów z rodziny omega-3. I teraz one wpływają na naszą odporność. Kwasy omega-3 znajdziemy w tłustych rybach morskich, jak śledź, szprotki, makrela, łosoś. Najlepiej, żeby nie był to łosoś hodowlany. One będą wpływały pozytywnie na nasz mózg, będą chroniły nas przed miażdżycą, udarem mózgu i zawałem serca. Jeżeli chodzi o źródła roślinne kwasów omega-3, to tutaj len i wszystkie produkty, które zawierają, które z tego lnu mamy dostępne, czyli olej lniany, siemię lniane. Zwracam uwagę, aby siemię lniane było spożywane w formie najlepiej świeżo mielonej, także nie kupujemy mielonego siemienia lnianego. I kolejna bardzo rzecz, ważna rzecz, nie kupujemy odtłuszczonego siemienia lnianego, ponieważ nam właśnie na tych kwasach zależy, także wybierajmy po prostu całe ziarna i można je zmielić w blenderze czy w młynku do kawy. Jeżeli chodzi o pozostałe produkty będące źródłem tych kwasów omega-3, to są na przykład orzechy włoskie, olej rzepakowy i wśród takich bardziej nowoczesnych produktów bardzo dobrym źródłem będą nasiona chia. Kolejne kwasy, o których chciałabym Państwu powiedzieć, są to produkty, które będą źródłem kwasów omega-6. I tutaj już dużo łatwiej jest nam pokryć zapotrzebowanie na te kwasy, ponieważ one są zawarte w olejach. Praktycznie wszystkich olejach roślinnych, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej z pestek winogron, oliwa z oliwek, migdały, pestki słonecznika, pestki dyni, awokado. Z tym, że zwracam uwagę na to, aby te produkty były spożywane najlepiej w formie surowej, ponieważ jeżeli będziemy smażyć, zwłaszcza długotrwałe smażenie, będzie niestety niszczyło te kwasy. I teraz rzecz najważniejsza, aby te kwasy omega-3 i omega-6 spełniły swoją funkcję w naszym organizmie, my musimy je spożywać w odpowiednim stosunku. Niestety nasza polska dieta obfituje w te drugie, a tych pierwszych jest zbyt mało. Może być to związane również z tym, że są one dostępne w sumie w niewielkiej ilości produktów. Natomiast jeżeli nie spożywacie żadnych produktów, które zawierają kwas omega-3, to warto rozważyć wtedy suplementację. Ponieważ jeżeli dostarczamy zarówno jedne, jak i drugie kwasy, to będą działały te kwasy przeciwzapalnie na nasz organizm, czyli będą wspierały naszą odporność, będą usprawniały działanie układu nerwowego. Natomiast jeżeli nie dostarczymy sobie tych kwasów omega-3 i będziemy spożywać zbyt dużo kwasów omega-6, to będziemy działać przeciwnie na swój organizm, czyli możemy działać prozapalnie, a o to nam nie chodzi. Więc pamiętajmy o włączeniu do swojej diety produktów bogatych w kwasy omega-3. Kolejną bardzo ważną rzeczą, myślę, że dosyć oczywistą, ale wspomnę o niej, jest ograniczenie cukru i alkoholu. Niestety cukier obniża naszą odporność, alkohol również obniża naszą odporność. Alkohol również niestety, ale obciąża wątrobę. Cukier jest pożywką dla bakterii, także musimy unikać spożywania cukru, jeżeli chcemy wspierać swoją odporność. Zadbajcie o to, aby były zdrowe przekąski w Waszym domu, zastąpcie słodycze owocami, ale starajmy się przynajmniej ograniczyć spożycie tych produktów. I teraz powiem o kilku produktach, które warto włączyć do diety, które będą wspierały Waszą odporność. Ale pamiętajcie, że to nie jest tak, że spożywamy te produkty i to jest wystarczające, tylko my musimy dbać o całokształt, o wszystkie czynniki, o których wcześniej wspomniałam. I dodatkowo możemy włączyć pewne produkty do swojej diety, aby wspierały one naszą odporność. Mam tu na myśli naturalne przyprawy, takie jak kurkuma, imbir, oregano, tymianek, bazylia. One będą działały przeciwzapalnie na nasz organizm, chronić będą nasz organizm, są również wskazane już w trakcie infekcji, powinny troszeczkę wspomóc nasz organizm w walce z infekcją. Natomiast musicie zrealizować wszystkie wcześniejsze elementy, aby te produkty faktycznie miały znaczący wpływ na Waszą odporność. Jeżeli chodzi o inne produkty, które mogę polecić, to na pewno czystek, wiesiołek, czarny bez, kwiat maliny, zielona herbata, cebula, czosnek. Oczywiście działają przeciwwirusowo, powinniśmy je spożywać w formie surowej, do kanapek, do dań. Bardzo fajnym produktem jest również aronia czy propolis. I teraz podsumowując, aby wspierać naszą odporność, powinniśmy jeść zgodnie z zaleceniami Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
Mamy przygotowany przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej tak zwany zdrowy talerz i tutaj mamy również zawarte sugestie dotyczące tego, co powinniśmy jeść w większej ilości, czego powinniśmy unikać i co ewentualnie zamienić. Jeżeli będziemy jedli zgodnie z tymi zaleceniami, to będziemy robili wszystko, co możemy, jeżeli chodzi o dietę, aby wspierać naszą odporność. Czego powinniśmy jeść więcej? Jedzmy więcej produktów pełnoziarnistych, unikajmy mąki pszennej. Wszystkie produkty z mąki pszennej to będą produkty takie jak biała mąka, biały chleb, biały makaron. Tych produktów powinniśmy spożywać jak najmniej i to nie tylko na diecie, ale po prostu, jeżeli chcemy zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać, wybierajmy produkty pełnoziarniste. Jedzmy różnorodne warzywa i owoce. Skupiajmy się na tym, aby nasz talerz był kolorowy. Połowę naszego talerza powinny zajmować warzywa lub owoce. W każdym posiłku powinniśmy również spożywać porcję warzyw lub owoców. Takie są rekomendacje, takie są zalecenia. Niestety jemy za mało, zwłaszcza warzyw. Z owocami jeszcze nie ma takiego kłopotu, ale warzyw jemy za mało. Powinniśmy włączyć do swojej diety nasiona roślin strączkowych, ciecierzyce, soczewice, bób, fasole, groch. One również będą pozytywnie wpływały na nasz organizm. Ryby, również te tłuste ryby, nie bójmy się ryb tłustych. I kolejnym elementem jest zwiększenie spożycia olejów roślinnych, orzechów i pestek. Czego unikamy, aby również wspierać naszą odporność? Oczywiście cukru, soli, produktów przetworzonych. I jeszcze chciałabym powiedzieć o mięsie. Dużo się mówi o mięsie czerwonym i o przetworach mięsnych. Jeżeli mamy unikać, to przede wszystkim tych przetworów mięsnych, czyli kiełbas, wędlin niezbyt dobrej jakości. Takich produktów unikajmy, ale samego surowego mięsa unikać nie trzeba, aczkolwiek pamiętajmy, że są również ryby, są również nasiona roślin strączkowych, z tego korzystajmy. Unikamy oczywiście również produktów typu fast food. Myślę, że na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się Państwo czegoś ciekawego. Dbajcie o siebie, jedzcie zdrowo, jedzcie różnorodne rzeczy. Dieta musi być urozmaicona i wtedy będziecie wspierać odporność swojego organizmu. Dziękuję bardzo za uwagę.